Dzień dobry. Witamy na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem pana marszałka Marka Kuchcińskiego, pana posła Krzysztofa Szczerskiego oraz pana posła Piotra Naimskiego. Bardzo proszę pana marszałka o zabranie głosu. Witam państwa. Proszę państwa, od szeregu lat na, poziomie, na gruncie parlamentarnym czynimy starania, aby obecny rząd bardziej zaangażował się we współpracę między państwami w Europie Środkowej a głównie między państwami na terenie których są położone Karpaty, góry Karpaty, a więc od Serbii, Rumunii, poprzez Ukrainę, Słowację, Węgry, Polskę i Czechy. Celem tych działań i tej współpracy byłoby z, z naszej strony to cele oczywiste jest wzmocnienie współpracy współdziałania Państw tej części Europy Europy Środkowej, by lepiej wykorzystywać nie tylko nasze położenie i nasze możliwości w polityce europejskiej, ale przede wszystkim wspierać się wzajemnie w działaniach, które wyzwaniach, które przed nami stoją. Znaleźć lepsze recepty, na przykład na problemy związane z pracą i z bezrobociem, na dotyczące wszystkich problemy demograficzne, wykorzystać lepiej zasoby, jakimi są, są obszary górskie, nie tylko pod względem turystycznym. Instrumentem do tego działania, jednym z najlepszych, wydaje nam się uważamy, jest może być umowa międzypaństwowa podpisywana przez te państwa. Nazywamy ją strategią makroregionalną, strategią Środkowoeuropejską lub strategią karpacką. Takich strategii już powstało kilka, czy tworzy się kilka w Unii Europejskiej, o czym Pan poseł Szczerski będzie mówił. Bardzo proszę, panie pośle. I właśnie o to jest tak, że wczoraj Rada Unii Europejskiej przyjęła dokument, w którym podkreśla znaczenie strategii makroregionalnych jako wartości dodanej w integracji europejskiej, zwłaszcza w perspektywie nowego budżetu unijnego 2014-2020. Rada Unii Europejskiej, w której także bierze udział Polska, podkreśla znaczenie strategii makroregionalnych jako strategii koordynujących działania państw w ramach także wydatkowania funduszy strukturalnych, tak żeby one były wydatkowane w sposób bardziej efektywny. Takie strategie dzisiaj są dwie, zwracamy na to uwagę. Jedna dotyczy Morza Bałtyckiego, druga dotyczy Dunaju. W dokumencie, który jest wczoraj przyjęty przez Radę Unii Europejskiej, wymienia się także trzecią, która ma być gotowa do końca 2014 roku, mianowicie dla Adriatyku i Morza Jońskiego, adriatycko-jońską strategię. Co oznacza, że i ten dokument kończy się. Zaproszeniem dla, dla kolejnych państw członkowskich do tego, żeby kolejne strategie tego typu koordynujące ich pracę zgłaszać w ramach polityki europejskiej. Dziwi nas to, że mając takie instrumenty, nawet poziom europejski, który, który zachęca do tego, żeby tego typu strategie opracowywać, polski rząd milczy. W sprawie strategii dla środkowej Europy, takiej, w której Polska jako zwornik tego, tego obszaru mogłaby odgrywać istotną rolę. To jest rzecz, która według nas obniża naszą rangę w Unii Europejskiej, obniża nasze szanse w Unii Europejskiej, obniża także szanse całego regionu w Unii Europejskiej, bo gdyby oprócz strategii bałtyckiej i dunajskiej, bo jeszcze strategia Karpacka, czy taka, która by realnie była strategią środkowoeuropejską, łączącą te kraje, o których mówił pan Marszałek Kuchciński, byłaby to bardzo ważny instrument polskiej polityki środkowoeuropejskiej, środkowo bardzo ważny element polityki w tej, te, tego regionu w ogóle w Unii Europejskiej, budujący siłę i podmiotowość tego regionu. Dziwi nas to i apelujemy do rządu o to, żeby nie cofał się przed zgłoszeniem, nie cofał się przed propozycjami, które są formułowane przez samorządowców, przez naukowców, przez polityków, przez parlamentarzystów z różnych krajów, nie cofał się przed zgłoszeniem strategii środkowoeuropejskiej w łuku Karpat, dlatego że, jak mówimy, to według nas jest to strategia, która na pewno służyłaby polskiemu narodowemu interesowi i całemu regionowi. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Piotra Naimskiego. To, co pan poseł Szczerski mówił o… Tym, że Komisja Europejska, że Unia Europejska uważa te makroregionalne strategie jako instrument pożądany, który dodaje wartości do struktur unijnych, można opisać także od strony państw, które biorą udział w takim przedsięwzięciu. Są takie zadania, przede wszystkim można mówić o infrastrukturze komunikacyjnej, o połączeniach energetycznych. Także o wspólnych działaniach kulturalnych, które powinny być podejmowane i my w Prawie i Sprawiedliwości mamy takie projekty. Chcemy namawiać naszych partnerów na poziomie rządowym w krajach zainteresowanych do współpracy i do tworzenia projektów, które będziemy realizowali na mocy decyzji naszych rządów. I oczywiście strategia karpacka, która mogłaby powstać, za którą zabiegamy. Ona będzie wspierała te działania, które jednakowoż swój początek będą miały w decyzjach rządu polskiego, węgierskiego, słowackiego, rumuńskiego i innych zainteresowanych. To jest sytuacja, w której region będzie wybijał się na, można powiedzieć, suwerenność w kontekście decyzji wykraczających poza jeden kraj, w tym przypadku chodzi o kraje członkowskie Unii Europejskiej, na niezależność w stosunku do ogólnej polityki unijnej kierowanej czy koordynowanej z Brukseli. Ta dwoistość zrozumienia zarówno konieczności tego, czy potrzeby tworzenia makroregionalnej strategii ze strony Komisji Europejskiej, ze strony Unii Europejskiej, a także współpraca niezależnie podejmowana przez rządy krajów zainteresowanych, to da efekt spodziewany. Tak byśmy chcieli, żeby, żeby było, żeby ta sytuacja się rozwijała. Te kontakty są nawiązywane także na poziomie parlamentarnym między zainteresowanymi krajami. I powiemy jeszcze, że w, w tej sprawie jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata Parlamentu Europejskiego z, z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. E, więc to jest pierwszy przypadek, kiedy Mówiąc skrótowo, Unia chce, a Polska mówi nie. Poziom europejski jest tą strategią zainteresowany, czeka na tego typu oferty, ale ona musi wyjść z rządu. A i po raz pierwszy mam taką sytuację, kiedy, kiedy różne organy unijne, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej mówią, że chciałyby takie, te, tego typu strategii, a polski rząd z przyczyn nam nie do końca znanych i jasnych wstrzymuje się przed, przed tego typu działaniami, które, jak powiedziałem, są, znakomicie się wpisują w trend rozwoju także polityki spójności w Europie. To jest dla nas zadziwiające, że rząd polski w tej sprawie milczy albo jest bardzo, bardzo, bardzo powściągliwy. Można mieć wrażenie, że rząd Donalda Tuska po prostu nie chce współpracy regionalnej w środkowej Europie, że nie chce roboczych kontaktów, nie chce konkretnych, wspólnych projektów podejmowanych pomiędzy Warszawą, Pragą, Bratysławą, Budapesztem czy Bukaresztem. Bardzo dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Jeśli nie ma pytań, dziękuję panom, dziękuję państwu.